Cezary Piłat i Edward Minda. Edward Minda, oczywiście Kozienice. Numer 2. Robert Ludwikowski i Mirosław Banaszek. Numer 3. Adam Szewc i Jacek Procki. Numer 4. Paweł Miotła i Grzegorz Gawriołek. Numer 5. Stanisław Bąk i Marek Oczkowski. Numer 6. Mariusz Bigos i Tomasz Kowal. Numer 7. Krzysztof Mędrek i Wojciech Nieradka. Numer 8. Tomasz Kawałek i Tomasz Lampę. Numer 9. Andrzej Rolla i Grzegorz Kozieł. Numer 10. Ryszard Frydecki i Grzegorz Seremak, król strzelców czwartej ligi. Mam nadzieję, że trzeciej w przyszłym roku. I numer 11. Krzysztof Krajewski i Grzegorz Szarowski. A dzisiejsze spotkanie sędziuje trójka arbitrów z Lublina. Jako główny pan Jarosław Mazurek. A na bokach z czerwoną chorągiewką pan Jacek Bartoszek i z chorągiewką żółtą Dariusz Sachajko. Proszę Państwa, dzisiejsze spotkanie obserwuje i ocenia pracę arbitrów pan Ryszard Rusiecki, OKS Radom. I rozstrzała się gra. Nasi zawodnicy w żółtych strojach atakują na lewą stronę ekranu. To Grzegorz Kozieł. Odszukał tam Mirosława Banaszka. I pierwsza groźna akcja. Tomasz Kawal wchodzi w pole karne, dostry strzał. I pierwsza groźna akcja. I niewiele brakowało, a kończyłoby się bramką. No ładnie, ładnie rozpoczęło się to spotkanie. I teraz szybka kąt naszego zespołu. Grzegorz Kozieł. Przychodzi dwóch zawodników. Piękne zagranie do Grzegorza Seremaka. Grzegorz Seremak dochodzi. Lewa noga wchodzi w pole karne. Sfaulowany w polu karnym. I proszę Państwa, 15 minuta spotkania i rzut karny dla Kozienic. 15 minuta spotkania. Grzegorz Seremak faulowany w polu karnym i rzut karny dla Kozienic. Ciekawi jesteśmy, czy sam poszkodowany będzie egzekutorem. On dotychczas zdobył 16 bramek. Widzę jednak, że piłkę ustawia Marek Oczkowski. A żółtą kartką ukarany został Ryszard Frydecki. Marek Oczkowski ustawia piłkę. Pieczołowicie ją tam głaszcze. Chciałby, żeby wpadła tam, gdzie sobie zażyczył. A w bramce przyczajony Cezary Piłat. I Marek Oczkowski. 8-metrowy rozbieg. Strzał. I bramka. Proszę Państwa, 15 minuta meczu. Marek Oczkowski i 1-0 dla MGMZKS Kozienice. A zatem, tak jak mówiłem, w tych 15 pierwszych minutach należało strzelić bramkę. Ta bramka padła i miejmy nadzieję, że teraz pójdzie znacznie, znacznie lepiej i te bramki się posypią. No i może teraz Grzegorz Kozieł, Wojciech Nieradka. Tam szuka Szarowskiego. Szarowski w narożniku pola karnego. Będzie włożył piłkę Grzegorz Kozieł. Strzela. Słaby strzał zblokowany przez obrońców Opolanina, jeszcze nie kończy. Tomek Lampę, Wojciech Nieradka i Grzegorz Seremak. Wspaniała akcja, cudownie wyskoczył do główki i uzyskał swoją bramkę. Proszę Państwa, 60. minuta spotkania. Król strzelców, niekwestionowany król strzelców czwartej ligi, Grzegorz Seremak zdobywa swoją bramkę i Kozienice prowadzą już 2-0. No wspaniała akcja, świetnie się złożył do tego strzału. Obok słupka, przy samym słupku, także bramkarz pomimo rozpaczliwej Robinsonady nie sięgnął tej piłki. No i myślę, że teraz już będzie znacznie spokojniej. Zawodnicy Opola, aby chcieć myśleć o korzystnym wyniku, muszą iść do przodu, muszą się odkryć, a to tylko woda na młyn dla naszych zawodników, którzy z kontry grają przecież najlepiej. Tomasz Kowal. Dobrze radzi ten zawodnik, ale tam chyba był nieprzepisowo zatrzymywany. Sędzia jednak pokazuje, że wszystko w porządku, grać dalej. Jacek Procki.
Oj, bardzo fatalne zagranie tego zawodnika. Niebezpieczna sytuacja. Sam na sam idzie zawodnik z tego strzał prawą nogą. I bramka, proszę państwa. Ryszard Frydecki strzelcem bramki dla Opolanina. Andrzej Nowocien, dribbling. Jeden, drugi. Czaplarski, Jadwa Czaplarski, bardzo ładnie do Banaszka, tamten odegranie do Czaplarskiego i nie zdążył ani Seremak, ani Czaplarski. Niemniej jednak akcja była szybka, zdecydowana i zaowocowała rzutem rożnym. Grzegorz Kozieł. 7 minut do końca spotkania, 7 minut do końca meczu. Grzegorz Kozieł, lewa noga, wysokie dośrodkowanie i tam na dobrej pozycji Mirosław Banaszek, wspaniały strzał, ale piękna, cudowna interwencja. Jeszcze nie koniec akcji, jeszcze bombardowanie bramki, Mirosław Banaszek! I Mirosław Banaszek, proszę państwa, strzela trzecią bramkę dla naszego zespołu. Ostatnia akcja w dzisiejszym spotkaniu. Odległość około 30 metrów, 25. Rzut wolny. Strzał wprost w mur złożony z 5-6 zawodników. I wychodzą teraz nasi zawodnicy z kontrą, ale tylko na moment. Tylko na moment, bo to atak Opolanina również zatrzymany. I tak, tak to chyba będzie już do końca. I Lomensa, w tym momencie pan Jarosław Mazurek z Lublina zakończył spotkanie MG MZKS Kozienice Opolanin Opole Lubelskie. Wynik spotkania 3-1, a bramki w kolejności strzelali. W 15 minucie Marek Oczkowski z rzutu karnego. Następnie w 61 minucie Grzegorz Seremak i w 72 minucie dla Opolanina Ryszard Frydecki i w 84 Mirosław Banaszek.